Jesteście razem od wielu lat, a mnogość przygód i trudności, jakie postawił przed wami los, odbiła piętno zarówno na ciele, jak i umyśle. Poszukiwacze przygód, niegdyś niedoświadczeni, wydawałoby się, że wręcz niedołężni w swoich poczynaniach w kierunku sławy, dziś potężni bohaterowie, waleczni, mężni i przede wszystkim sławni. Mówią o was Altrynai, bohaterowie świtu. Nazwa ta jednak przylgnęła do was od niespełna roku. Udało się wam wypędzić demona ze świątyni wiecznego snu. Wybudziliście mieszkańców Arheim z kontroli umysłu rzuconej przez Feniksa. Pokonaliście gobliny z Czerwonej Góry. Odkryliście tajemnicę Barchora, smoczego skarbca, dzięki to któremu zyskaliście długi żywot. Stawialiście czoła wiedźmom, czarodziejom, smokom, mantikorom, wynaturzeniom i nekromantom w krasnoludzkiej twierdzy. Czarny smok z Barton nie stanowił dla was wyzwania. Horror, jaki siały wilkołaki w Luskan, został przez was zażegnany. Wrota Baldura zamknięte, Neverwinter oczyszczone z plagi, a 5 lat później z Króla Cieni i jego hord zła. Szarzy orkowie z przełęczy Durejna przez pokolenia będą pamiętać, jak pokonaliście w podmroku łupieżców umysłów. Byliście w piekle, planie astralnym, magicznych okowach zewnętrznych światów. Walczyliście z demonami, dogadywaliście się z diabłami, paktowaliście z bogami. Dzięki wam wschodnie kresy zostały wyzwolone spod jarzma Hordy, aż do Anakwara. Zwiedzaliście mitrilowe hale, przepastne lodowe pustkowia i śnieżne góry, by wraz z Dristem Doúrdenem i jego przyjaciółmi uratować plemiona barbarzyńców, krasnoludy z lodowych szczytów oraz jasne jeziora. Oczyściliście przystanie na zachodnich wybrzeżach i tylko dzięki wam możliwy jest handel wodny w Fejrunie. Zażegnaliście horror, jaki przyniósł na ludzkość Mammon. Przerwaliście i zapobiegliście dalszym torturom ludności Fejrunu. Błądziliście po bagnach i puszczach, razem przelewając krew i walcząc. Odmieniliście losy niezliczonej rzeszy przedstawicieli wielu ras. Po waszej stronie stawali już drowi, ludzie, piraci, łupieżcy umysłów, diabły, smoki czy nawet bogowie. Nie zapomniano o was i kiedy przyszedł czas, wielcy lordowie ofiarowali wam twierdzę dawno zapomnianą i należącą do starożytnej rasy Fej. To, co zobaczyliście, to ruiny pięknego niegdyś miasta, jednak nie stanęło wam to na przeszkodzie. Przegoniliście Serish, białego smoka. Odzyskaliście skarbiec z łap nekromantów, kuźnię i kopalnię z rąk demona Lazarusa i jego ognistych olbrzymów. Przegnaliście nekromantów i ich przywódcę Maraka. Większość warowni Aldrenai została oczyszczona. Pani Światła, królowa Silvery Moon, dała wam fachowców i ręce do pracy. Razem odbudowaliście twierdzę i mimo, że wiele pracy pozostało, to ogromna rzesza uratowanych przez was kupców, fachowców, górników i rolników przybyła, by osiedlić się tu, by ogrzać się w świetle bohaterów, którym zawdzięczają życie. Szybko do twierdzy świtu powróciło życie, a w szeregach gildii poszukiwaczy, którą założyliście, znalazło się wiele znamienitych i dzielnych postaci. Sam Drist zagląda co jakiś czas do swoich pokojów w karczmie pod Czarnym Rumakiem. Dziś mieszkańcy twierdzy liczą się w dziesiątkach tysięcy. Większość murów została naprawiona. Do kopalń powróciły krasnoludy pod dowództwem Torma Burzogniewnego. W gniazdach znów słychać gryfy, którymi opiekują się Genazi Wiatru. Wodospad i okalająca rzeka wypełnia się rybami z pomocą elfów zamieszkujących lasy pod twierdzą. A w powietrzu znów czuć zapach chleba wypiekanego w piekarniach
oraz słychać uderzenia młota zaprzyjaźnionych ognistych gigantów i żywiołów ognia. Niezbadane odmęty Aldrenai chowały jednak więcej, niżli wam się wydawało. Gdzieś głęboko w trzewiach góry swe mroczne rytuały odprawiał czarny kult. Dowiedzieliście się o nich, kiedy pierwszy raz pokrzyżowaliście im plany w Twierdzy Świtu. Mroczny rytuał miał na celu przywołanie pradawnego zła z planów i czasów tak zamierzchłych, że tylko najstarsi bogowie wiedzą, co chcieli sprowadzić członkowie tej sekty. Wydawało się, że zabiliście wszystkich członków czarnego kultu. Nie mogliście się bardziej mylić. 3 miesiące po odbudowaniu twierdzy dowiedzieliście się o dziwnych zaginięciach w Silvery Moon. Czarny kult znowu powrócił i przy pomocy szczurołaków chciał przejąć kontrolę nad miastem, a z mieszkańców zrobić ofiarę swego mrocznego planu. Tym razem, z nożem na gardle, ocaliliście wiele istnień. Piętno wywarło na was to, ile ciał zastaliście w sali ofiarnej kultu. Poprzysięgliście zniszczyć za wszelką cenę mroczne bractwa, a przede wszystkim czarny kult. Od roku poszukujecie ich i niszczycie plany. Zgromadziliście 1000 członków. Setki z nich trafiły do lochów waszej warowni, gdzie są torturowani i wypytywani, bo każda informacja może być cenna. Wasze drugie spotkanie udaremniło zdobycie im kielicha rozpaczy, czyniącego nieśmiertelnym za ogromną cenę. Kolejnym razem zabiliście jednego z wyższych oficerów kultu w Podmroku. Udaremniliście zbezczeszczenie świętego źródła. Łzy świata, które miało stać się krwią dla pradawnego boga, którego powrotu pragnie czarny kult. Odzyskaliście czarną koronę oraz pomogliście wyswobodzić Arayna, pradawnego maga światła, który odkrył przed wami wiele tajemnic Aldrenai. Dalej jednak nie jesteście pewni, co przed wami postawi los, czego chce tak naprawdę czarny kult i jakie tajemnice czyhają w cieniach. Mroczne nastały czasy, a daleko na północy zbierają się czarne chmury. Na wschodzie pojawiły się dziwne stworzenia czatujące w ciemnościach i głębiach pustyni. Z ziemi znów podniosły się latające miasta na południu. Wymarły jednak, a w ich korytarzach słychać nie tylko wiatr. Za morzem, daleko za horyzontem, w głębinach oceanu coś mrocznego przebudziło się ze snu. Oddaliście światu przysługę. Jednak nie jest to koniec waszej walki. Ciemność, która ogarnia świat, przebudzi nie jeden horror. Zginie nie jedno istnienie. Zobaczycie, jak z głodu umierają dzieci. Natkniecie się na ciała matek tulące swe ledwo narodzone, a już nieżywe potomstwo. Za waszego życia niebiosa upadną. Bogowie odwrócą się od żywych, a światło przestanie istnieć. Za waszego życia po ziemi będzie kroczyć niewysłowiane zło. Niewypowiedziane słowa znowu zadźwięczą w uszach, a nieopisane cierpienie dotknie każdego z was. Nastał czas, kiedy od was zależeć będą losy wszechrzeczy. Być może stracicie sławę, być może stracicie skarby, być może utracicie godność czy nadzieję, wiarę i siłę. Być może nie będzie powrotu z tej drogi, a nikt nie usłyszy o tym, co zrobiliście dla świata. Być może. Pytam was, bohaterowie świtu, Aldrenai, jaką ścieżką podążycie? Dokąd zabiorą was wasze decyzje? Czy macie odwagę uczynić pierwszy krok?